Witam, jest niedziela. Słuchajcie, nie mogę wytrzymać. Jadę po Galaxy Note 3. Od kilku dni jest w sprzedaży. Już kupując dwójkę, wiedziałem, że jak trójka wyjdzie, to trójkę będę brał. A więc trójka wyszła. I jedziemy właśnie do sklepu T-Mobile. Kuzyn sobie kupił. Jest zadowolony. Więc jedziemy. Z tego co wiem, telefon jest Full HD 1080p. Jest więcej RAMu, 3 giga, a nie 2. Szybszy procesor, ciut większy ekran. Myślę, że będzie mi się podobać. Jedziemy do T-Mobile'a zobaczyć, jak ten telefon wygląda tak na żywca. Co innego jest patrzeć na filmiki w internecie, tam na YouTubie, czytać recenzje. Pora ten telefon zobaczyć i myślę, że mi się spodoba, więc będziemy go brać, a Note 2 będzie trzeba sprzedać. Korzystając z okazji, pan kawałek drogi pokażę do T-Mobile, nie mam daleko. Parę skrzyżowań tylko przyjadę, będziemy zaraz na miejscu. Dzisiaj jest ciepło, strasznie ciepło jest, jest niedziela. Myślę, że wczoraj i parę dni do tyłu nie było takiego upału jak dzisiaj. Więc powietrze nagrzane, więc jutro będzie podobnie. Nagrzane powietrze jest, tu też ma być ciepło, więc jest gitara. Ja lubię, jak słońce świeci. Zaraz będziemy przy T-Mobile'u. Zobaczcie te palmy tutaj. Gitara, co? Okej. Okej, mamy zielone światło. Jeszcze jedno skrzyżowanie. Albo tu skręcimy w prawo, będzie szybciej. Jeszcze nam wykupią telefon i nic nie będzie i co ja zrobię, co? Okej. Tu machniemy w prawo. A tu machniemy w lewo. Takim troszkę labiryntem przejedziemy. Jogurtland. Jedź TJ. Troszkę po słońce teraz. Co, sklep już zamknęli? Outlet. Coś tu mają nowego robić. O, tam już jest T-Mobile. Już T-Mobile'a widzimy. Jeszcze jeden stop. Dwa stopy nas dzielą od nowego telefonu. Ostatni stop. Kurde, jedziemy. Co, nie ma gdzie stanąć. Tu jest nasz T-Mobile. Śmigamy po telefona. A, żeby tylko były. Okej. No, to ja idę do środka, no hej. Dobra, słuchajcie, wróciłem właśnie z sklepu. Mamy już naszą zabawkę Note 3. Zaraz sobie go rozpakujemy. Na szybciorę wam pokażę, co tutaj jest. Troszkę cień pada, widzę. Ostrość łapy. Teraz nagrywam Note 2 jeszcze. Jest to Galaxy Note 3. Telefon jest, pracuje w sieci 4G LTE, 4G, 3G i tak dalej, kompatybilny w dół. Przekąt na ekranu jest 5,7 cala, pełny HD, czyli 1080p. Super AMOLED. Procesor jest bardzo szybki, quad-core, 2-3 GHz. Tylna kamera 13 megapikseli, to robi wrażenie. Przednia kamera 2 megapiksele. Widzimy, że nagrywa Full HD filmiki 1080p, zarówno odtwarza. Ekran jest Full HD AMOLED, a wiadomo, ma tam Wi-Fi. Bla, 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 bla. Tu w jakich częstotliwościach on pracuje. Kogoś interesuje, sobie zrobi stop klatkę i sobie przeczyta. A my rozpakujemy sobie teraz tą naszą zabawkę. Ok. Jest nasz telefonik. Widzimy, telefon jest dość spory. A tutaj może przyłożę kartę kredytową do niego.
O, to jest rozmiar karty. O, jest. Zobaczcie, jakie. Telefon jest duży przy równaniu do karty. Jak to można by tak przyłożyć w miarę dobrze. Takie to jest. Dość spory jest ten telefonik. Ach, cholera. Zobaczymy, co w środku jeszcze jest razem z telefonem dostarczone. Mamy książeczkę, instrukcję obsługi standardowo. Tu jakieś dokumenty, gwarancja. Jest kabelek USB. Z tego co wiem, ten telefon jest USB 3.0, więc będzie szybszy niż 2.0 w Note 2. Co to jest? Szczerze mówiąc, nie wiem. Będę musiał zobaczyć, co to jest. Są słuchaweczki. Zatyczki do słuchawek. Wtyczka do gniazdka. Ta wtyczka działa na 110 i 200, między 100 a 250 V, z tego co pamiętam. Niech tylko złapię ostrość, wam pokażę. No dobrze, ostrość. Ok, zaraz przeczytam. Tak, od 100 do 240 V, 50, 60 Hz, więc wystarczy tylko przylotkę zamontować na polskie gniazdka i można ten telefon ładować w Polsce z sieci energetycznej lub USB, wiadomo. Co tutaj jeszcze jest? Coś tam nam dali? Więcej czy nie? No nie ma nic. Więc tak to wygląda. To jest ten telefonik. Widzimy, że jest duży ekran, to się rzuca od razu w oczy. W tyle jest w Note 2, ta końcówka, ten tył był z plastiku. Tutaj jest, nie wiem, czy to jest skóra, czy to jest atrapa skóry, ale to tyku jest bardzo miłe. Wiadomo, jest S Pen. Jedną ręką troszkę ciężko się obsługuje tym telefonem. Musiałbym mieć statyw do kamery, aby móc ładnie wam ten telefon pokazać. To się za bardzo nie da. No nie, ściągniemy sobie. No i włączymy go. Zobaczymy, co się dzieje. Na telefonie u was tego pewnie, na monitorach u was tego pewnie nie widać, ale jakość obrazu naprawdę rzuca się w oczy. Jest to 1080p Full HD. Telefon jest lżejszy niż Note 2. Jak już mówiłem, jest 3 GB RAM-u. Procesor jest szybszy. Telefon naprawdę robi wrażenie. Tyle co jest włączone, jeśli nie mam tutaj nawet poustawianych żadnych swoich ustawień. Do konta Google nie jestem zalogowany. Ale jakość obrazu naprawdę robi wrażenie. Trzeba od razu powiedzieć. Ok. Słuchajcie. Ja się będę nim bawić. Zainstaluję potem program do sprawdzania internetu. Zobaczymy, jak ta 4G LTE tutaj działa. Hej. Ok, słuchajcie, zrobimy sobie teraz test internetu. Czy 4G LTE to zależy od pory dnia? To może być 8 megabitów, to może dojść nawet do 20 kilku megabitów. Tak z mojego doświadczenia. Zresztą aplikację tutaj ściągłem. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieć. Że to jakoś wyłapie tą ostrość. No nic, zrobimy test. Widzimy, że pingi są 47 milisekund. Teraz robimy download. Mamy go
Troszkę więcej, tak 10 megabitów download jest. 9,6. To nie jest jakaś rewelacja, ale to z pory dnia zależy, jak wam mówiłem. I upload mamy rzędu. Kiepski upload jest. No, zakończysz ten test. Jeden 54 megabita. Wiecie co, ja wyjdę sobie teraz na dwór, zobaczymy jak tam to będzie wyglądać. Ok, jesteśmy już na dworze, przeprowadzimy sobie teraz test. Widzimy, że download jest podobny. Jak o tej porze dnia to tak nie będzie, nie będzie szalało, widać. Ale upload dość mocno szarpnął. No. Wyniki jakie są. Nie jest to rewelacja, ale to nie jest wina telefonu, tylko tak teraz sieć działa. Ok, nic z tym nie zrobimy. Może jutro ponowię test. Może będą lepsze wyniki jutro. Jak mówiłem, to zależy od pory dnia. Ok, słuchajcie, ja jadę telefonem się bawić. Trzymajcie się, hej.